Wydłużenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do 6 tygodni oraz wprowadzenie nowej kategorii urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni to nowe zmiany w kodeksie pracy, jakie obowiązują od kilkunastu dni. Co ciekawe, na nowelizacji kodeksu zyskają tatusiowie, bowiem rodzice mogą dzielić się urlopem dodatkowym oraz urlopem rodzicielskim. Problem młodych mam został wreszcie rozwiązany. Nie muszą już z bólem serca wracać po 20 tygodniach do pracy, zostawiając swoje nowo narodzone dziecko pod opieką babci czy w żłobku. Zmieniły się bowiem przepisy. Dzięki nim rodzice dzieci będą mogli pozostać ze swoimi pociechami przez rok od ich narodzin bądź przysposobienia. Jak to możliwe? Według znowelizowanego kodeksu pracy rodzicom dzieci urodzonych w 2013 roku przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki, 6 tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, natomiast za okres urlopu rodzicielskiego 60% podstawy wymiaru. Jeśli jednak mama dziecka do 14 dni od porodu złoży wniosek o tym, że chce wykorzystać w pełni dodatkowy urlop macierzyński, a po nim w pełni dodatkowy urlop rodzicielski, wówczas przez cały okres urlopów macierzyńskiego, dodatkowego oraz rodzicielskiego otrzyma zasiłek w wysokości 80%, tłumaczy Beata Kopczyńska z rybnickiego ZUS-u. Co ciekawe, na nowelizacji prawa skorzystają także tatusiowie. Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Natomiast z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać równocześnie mama i tatuś dziecka, pod warunkiem, że łączny wymiar tego urlopu nie przekroczy 26 tygodni. Po zmianach wydłużony płatny urlop macierzyński przysługuje nie tylko pracownikom etatowym, ale także rodzicom, którzy nie są zatrudnieni na etacie, ale pracują na umowę zlecenie lub prowadzą własną działalność gospodarczą i opłacają ubezpieczenie chorobowe. Młode mamy nie kryją zadowolenia z tych zmian. Bo według mnie matka powinna być dłużej z dzieckiem, przynajmniej troszkę wychować to dziecko. Mogę być dłużej z swoimi dziećmi. No. Tak długi urlop macierzyński, rodzicielski budzi jednak pewne obawy u młodych mam. Czy odnajdą się na rynku pracy po tak długiej przerwie? Przecież pracodawca nie będzie też tak długo czekał na nasz powrót, zastanawiają się kobiety.